Jaka energia panowała podczas dzisiejszego koncertu w Elblągu? No świetna, Elblążanie w ogóle są super, znali teksty moich piosenek, co jest szczególnie miłe. I to też jest dla artysty zawsze bardzo ważne, kiedy ta energia idzie od publiczności, to my ją wtedy możemy oddać ze zdwojoną siłą, także publiczności bardzo, bardzo dziękuję, byli świetni, nic dodać, nic ująć. Patrząc na to, jak zachowujesz się na scenie, jaką masz relację ze swoimi fanami, ciężko uwierzyć, że z zawodu jesteś prawnikiem. Dlaczego? Że co, że prawnik taki niemiły, niefajny, tak? Nie, słuchaj, znaczy po pierwsze nie steorytypizowałbym, a po drugie, jak się wchodzi na scenę, to wychodzi naturalnie, jakby to nie ma kalkulacji, nie ma, może powinienem tak, a może tak. No tak jak mówiłem, jeżeli jest energia, to ja jestem zobowiązany ją oddać podwójnie albo potrójnie. No i tak jakoś samo wychodzi. Ale świat prawniczy i świat artysty to są dwa kompletnie skrajne, wydawałoby się, dziedziny. Skąd ten pomysł, żeby jednak spróbować swoich sił w programie w telewizji i pokazać się z zupełnie innej strony? Wiesz, no studia prawnicze i zawód prawniczy taki bardziej wybrany rozumem, a udział w programie i to całe śpiewanie i ten cały zespół, no to bardziej jednak kwestia serca i to jest trochę tak, że pewnego dnia po prostu uznałem, że warto przynajmniej spróbować zawalczyć marzenia. To się jakoś tam udało, więc jestem z tego bardzo szczęśliwy. Ale idąc na przesłuchanie w ciemno do The Voice of Poland, spodziewałeś się pozytywnej reakcji, konstruktywnej krytyki? Na co byłeś nastawiony? Wiesz, no jakby nie nastawiałem się na to, że się nie uda, no bym pewnie nie poszedł. Oczywiście chciałem dać z siebie wszystko, chciałem wypaść jak najlepiej. Pamiętam, że wtedy się odwróciły 3 fotele. Czwarty, jak potem powiedziała Natalia Kukulska, nie odwrócił się, bo nie zadziałał, ale to chyba tylko taka wymówka. Więc uważam, że to był jakiś tam sukces i starałem się po prostu dobrze wykonać swoją robotę i wyszło to fajnie. Bardzo chyba spodobały Ci się programy telewizyjne, bo postanowiłeś spróbować swoich sił w kolejnym i to w wielkim sukcesie. W Twojej twarz brzmi znajomo, wcielałeś się w różne postacie, która była najtrudniejsza. Różnie, wiesz, jakby, bo to zależy pod jakim kątem. Ja na przykład jestem słabym tancerzem, to znaczy nie tańczę, chyba że na weselu, chyba że o 3 w nocy. No i na przykład nauczenie się piekielnie trudnej choreografii Jasona Derulo było dla mnie bardzo trudne, ale z drugiej strony na przykład wystąpił jako Czesław Niemen, który gdzieś tam wokalnie, szczerze mówiąc, nie wymagał ode mnie setek godzin pracy, z kolei był bardzo ciężki mentalnie i psychicznie, no bo to jest taka postać, taki artysta, z którym po prostu ciężko się mierzy. Więc nie ma porównania między postaciami, ale wszystkie zajęły mi sporo czasu, sporo serca, sporo myśli, więc... A ta, która, jakby dzięki której wygrałeś program? No to była wyjątkowa sprawa, no bo wszystkie 9 odcinków takich regularnych, no to jest losowanie i nie mamy na to wpływu. W 10 finałowym zawsze możemy sobie wybrać. Więc dla mnie Led Zeppelin to był jakiś taki manifest tego, co kocham, co mi w duszy gra. Tym byłem szczęśliwszy, że właśnie taką piosenką, a nie jakąś narzuconą czy wybraną, udało mi się ten program wygrać. Możemy też Cię oglądać w roli jurora w jednym z programów. A tak, to była taka szybka, jednorazowa przygoda, ale bardzo fajna, bo w tej roli jeszcze nie występowałem, nawet że mi się spodobało. Trudna była? Bardzo, bardzo, wiesz, bardzo trudna. Z tego powodu, że czujesz jakąś taką odpowiedzialność za to, że być może to, co powiesz, bardzo zaważy na czyimś życiu, karierze. Starałem się być, znaczy nie to, że się starałem, po prostu tak wychodziło, że byłem dość łaskawym jurorem. I chwała Panu, bo po jednym z nagrań podszedł do mnie uczestnik i powiedział, że w ogóle jest moim wielkim fanem i pomyślałem sobie wtedy, całe szczęście, że wstałem. Co przygotowujesz dla fanów, bo widzimy, że szczególnie Elblążanki czekają na jakieś nowości. Oj, Elblążanki były super, naprawdę. Pracujemy nad nowościami, ale na razie nie mogę nic powiedzieć, ale mam nadzieję, że coś się pojawi niebawem i wtedy będzie o tym głośno i wszystkie Elblążanki o tym usłyszą. Niebawem, czyli za tydzień, za miesiąc, za rok? Jak już powiedziałem, nie mogę mówić i nie wyciągaj ode mnie takich informacji. To jeszcze na koniec bym poprosiła o pozdrowienia dla wszystkich mieszkańców Elbląga. Serdecznie Was pozdrawiam, drodzy wszyscy mieszkańcy Elbląga. Było tutaj super, mam nadzieję, że uda mi się jeszcze tu kiedyś wrócić. Dziękuję bardzo, pozdrowienia, wszystkiego dobrego, bądźcie zdrowi. Dziękujemy bardzo. Dziękuję bardzo.